witam was. Dzisiaj opowiem wam o moim rowerze Canyonie, na którym się ścigałem na pierwszej rundzie EWS-u w Szkocji i na którym się będę ścigał na dwóch kolejnych rundach w Austrii. Więc myślę, że dużo osób czekało na właśnie taki materiał, także przyjrzyjmy się mu. Jest to rower złożony na ramię oczywiście Canyon Strive w specjalnym malowaniu Pirelli. Jeszcze tutaj obklejony naklejką z EWS-u Tweed Valley. Rama jest LK. Myślę, że taka w sam raz dla mnie, jest troszkę krótsza od mojego poprzedniego roweru, co mi w sumie bardzo pasuje. Co w tej ramie jest takiego ciekawego? Na pewno shapeshifter, który działa na podjazdach całkiem nie najgorzej. Jest to urządzenie, które zmienia troszkę geometrię. Powoduje nam to podniesienie kąta rury podsiadłowej. Tu mamy całe to urządzenie. Tu jest ten... Może to zdejmę. Teraz jest podniesiony. Tak to właśnie wygląda. Tu jest taki mały damperek. Po naciśnięciu on się lekko wysuwa. O, właśnie tak. Cyk. No i mamy przez to właśnie zmienioną lekko geometrię. Z przodu mamy RockShoxa Zeba Ultimate. Skok 170. Powiem coś o ustawieniach zawieszenia. Z przodu mam aktualnie 80 PSI w amortyzatorze plus 3 tokeny. Rebound to tam nie wiem, to ustalam już aktualnie jak tam czuję na trasie. Low speed mam wkręcony na 10 od minusa. High speed mam wkręcony na 2 od całkowicie wykręconego. Z tyłu damper tak samo mam ustawiony, no może nie tak samo, ale podobnie. Mam maksymalną liczbę tokenów. Sak około 35-40%, zależy od trasy, jak bardzo jest stroma. Im stromsza trasa, tym ustawiam bardziej, w sensie większy sak. Tokenów mam max, wsadzony ile można. Ciśnienie mniej więcej okolice 190 PSI. No i przy takiej mojej wadze 85 kg sprawdza się to bardzo dobrze. Koła oczywiście 29, bo jakże inaczej. Jeśli chodzi o koła, to są koła Crank Brothersa, aluminiowe. Na kołach opony Pirelli, jeszcze prototypy. Są to dość takie grube, masywne, zjazdowe opony, więc mam dość mało powietrza w nich. Z przodu koło 1,1 bara, z tyłu 1,4. Taki mocno, mocno agresywny bieżnik. Kierownica jest to kierownica jakaś oryginalna Canyona. Tutaj mamy opisane tak samo mostek Canyona, długość mostka 50. W Szkocji jeździłem na 40, przez to, że było bardzo ciasno i miałem wrażenie, że lepiej mi się skręca na krótkim mostku. Kierownica przycięta była na 750, teraz aktualnie mam 760, coś takiego w okolicach i wydaje mi się, że to jest taki najbardziej mi odpowiadający setup, jeśli chodzi o ściganie. Hamulce, kody RSC, tarcze tak samo, srama, ale tutaj wielkość tarczy to jest 220, przód i tył, także hamuje to na naprawdę bardzo dobrze. SRAM X0 razem z moim pomiarem mocy od Impika. Robię mam chowany zestaw kluczy. Tu mam wyciągane klucze. Tu mam spinkę, mam skuwacz. Wszystko się chowa ładnie do korby. Tak samo zawsze na zawody zakładam na ramę dętkę plus naboje z powietrzem.
do ewentualnego naprawienia jakiegoś defektu. Zębatka to jest 34. Z tyłu mam największą 50. Jest to taki chyba najbardziej uniwersalny zestaw do ścigania z przerzutką SRAM X0 AXS elektryczną. Bardzo fajnie działa ta elektryczna przerzutka, jestem mega z niej zadowolony. Szybkość zmiany biegów, precyzja, no to jest nieporównywalne odnośnie tej przerzutki takiej zwykłej linkowej, więc to na pewno na plus. Sztyca tak samo, elektryczna. Nie znam wagi roweru, mam nadzieję, że gdzieś to zważę, sprawdzę i może jeszcze nagram albo podam i uaktualnię. Z takich rzeczy jeszcze, których nie powiedziałem, to gripy Ergona, cienkie, miękkie, więc mi w miarę odpowiadają, nie czuję się na nich źle, także jest ok. Siodełko tak samo Ergona. Z siodełka jestem bardzo zadowolony. No i co? No i teraz coś wypadałoby pojeździć, także może zjadę dzisiaj kilka tras. Mam nadzieję, że zjadę większość z nich, bo taki też mam zamiar, no ale to wiadomo, różnie bywa. No i będziecie mogli też zobaczyć, jak to się sprawuje, ta maszyna wyścigowa. Jak coś sobie przypomnę, to jeszcze dogram. Już na pewno nie będzie tak ładnie czysty ten rower, ale zawsze można coś dograć. Dużo też osób pyta, jak moje wrażenia po przesiadce z NS-a na Canyona. Kurczę, no oba te rowery były bardzo dobre. Bardzo dobrze mi się jeździło na obydwóch. Tak naprawdę jeszcze na Canyon wymaga trochę poświęcenia czasu, żeby go tak super ustawić, tak jak bym chciał. Na NS-ie no, czułem się naprawdę bardzo komfortowo, no bo miałem go już długi, długi czas. Znałem wszystkie ustawienia, wiedziałem co i jak, więc o tyle łatwiej mi było wszystko dograć idealnie pod trasę. Tutaj jeszcze troszkę jakby cały czas coś zmieniam, gdzieś coś ustawiam, tu wysokość kierownicy, tu właśnie dłuższy, krótszy mostek. Także cały czas gdzieś to tam dogrywam, no ale mimo wszystko no, nie mogę też źle powiedzieć o NS-ie, bo jeździło mi się na nim bardzo dobrze. Na tym tak samo czuję, że jest ok, że jeździ się dobrze. Jeszcze kolejne pytanie, dlaczego jeżdżę jeszcze na tym ubiegłorocznym modelu? No te nowe doszły dość późno, więc tak w zasadzie wspólna decyzja poszła taka, że te pierwsze trzy rundy pojedziemy na tym starym, żeby nie było takiego ustawiania znów na nowo tamtego roweru i gdzieś tam kombinowania, no bo nie ma na to czasu. Później po EWS-ie we Włoszech jest miesiąc przerwy przed kolejnym w Whistler, więc ten miesiąc myślę, że już będę miał nowy rower i już będę mógł go gdzieś tam ustawić tak, jakbym chciał. No i na te przyszłe, czyli czwarta, piąta, szósta runda, myślę, że już będę jeździł na nowym Canyonie. No i tyle. O, pojechaj.
Nie, no całkiem fajnie. A tutaj można było większą. Chyba jeździ wcześniej, bo to by to idzie 100 razy. Nie, no ja czekam, bo tam. Gratu puść tutaj. Nie poddaję się, nie poddaję się. Gratu puść kolegę. Można, można. Kolejne częste pytanie to jak zawieszenie, czyli ZEP czy RockShox versus Ohlins. Tak samo jak z rowerem w zasadzie. No, Ohlinsa miałem bardzo długi czas, też bardzo dużo działałem z dystrybutorem FF Sport, więc ta wiedza o Ohlinsie była bardzo duża. Też potrafiłem go ustawić w momencie szybko i wiedziałem co do czego, ale no. Jak pojeździłem teraz na Zebie, troszkę mi pomogli we Francji ustawić Zeba, więc no wszystko jest kwestia ustawienia, wszystko jest kwestia dogrania tak naprawdę pod trasę, pod siebie ustawień i na każdym zawieszeniu jeździ mi się bardzo dobrze. Może nie do końca jestem zadowolony z powietrznego dampera, jednak wolę tą pracę sprężyny. Ale też nie jest źle. Nie, myślę, że to jakby nie odzwierciedla, nie przekłada się na czasy. Tylko tak jakoś, nie wiem, no bardziej mi ta praca taka czuła bardzo sprężyny odpowiadała. Natomiast no, powietrzne jest bardziej progresywne i no, to te ustawienia są naprawdę takie, że można bardzo fajnie dograć ten damper do tego, co potrzebuje. No i przede wszystkim łatwo to zrobić. Mam trochę zmienione ustawienia w tych zawieszeniach, czyli w Zebie i w damperze. Nie wiem dokładnie, co tam jest zmienione. Wiem, że te ustawienia są z tamtego roku, tak jak zawodnicy mieli Canyona ustawione. No i w zasadzie bardzo mi to odpowiada, więc na tym pozostałem i tak jeżdżę. Także no, oba te zawieszenia, czyli Ohlins czy RockShox, kwestia ustawienia, kwestia dogrania pod siebie i naprawdę na każde zawieszenie działa, myślę, że bardzo podobnie i bardzo dobrze.
ale to męczy. O ty k***o. Ała.